Pani Doroto, dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością. Zapytam się przewrotnie, czy taki dzień jest w ogóle potrzebny? Tak, to bardzo potrzebny dzień po to, by uświadomić nam, jak ogromny problem mamy z otyłością. Na dzień dzisiejszy statystyki podają, że w Polsce choruje na otyłość 32% dorosłych mężczyzn, 27% dorosłych kobiet, 27% dorosłych kobiet, 20% dzieci do 10 roku życia oraz 14% nastolatków. Otyłość to nie jest problem tylko natury estetycznej. Jest to poważna choroba, która pociąga za sobą kolejne poważne choroby. Dlatego warto uświadomić sobie jakby narastanie i ogrom tego problemu. Ja być może zmieniłabym nazwę tego dnia na Dzień Świadomości Otyłości bądź Dzień Leczenia Otyłości. No, myślę, że pomysł dobry, możemy wnioskować i apelować o zmianę tego dnia na nazwę Światowy Dzień Świadomości Leczenia Otyłości. Pani Doroto, mówimy teraz o otyłości. Tak. Rozumiem, że na nadwagę choruje więcej osób, w sensie już ma nadwagę w Polsce. Czym się różni? Kiedy jest nadwaga, a kiedy już mówimy o otyłości? Nadwaga jest wtedy, kiedy body mass index, czyli BMI, wynosi 25, a powyżej 30 mówimy już o otyłości. A jakie są prognozy? To znaczy, jak to wygląda nasza przyszłość? Czy uda nam się pokonywać, coraz zmniejszać te statystyki, czy ona raczej się będzie utrzymać na tym samym poziomie? Pomimo tego, że wydaje mi się, czy obserwuję, że świadomość w zakresie otyłości i leczenia rośnie, niestety statystyki prognozują ciągły wzrost do tego stopnia, że w przeciągu najbliższych 6 lat osób otyłych może być więcej aż o 30%. No, przerażające te statystyki, tak. Szczególnie, że tak jak pani mówi, jest coraz więcej dostępnych informacji, coraz więcej się o tym mówi, no ale przegrywamy tą chyba nierówną walkę, jeśli mówimy o tej walce wcześniej. A od czego powinno się zacząć leczenie otyłości? Jak u pani też to wyglądało, cała droga? Leczenie otyłości moim zdaniem powinno się zacząć od uświadomienia sobie powagi tego problemu. O zadbania, o obszary, na które nie mamy czasu, żeby o nie zadbać. O regularne posiłki, o aktywność fizyczną, należałoby wykonać sobie badania, pójść może do lekarza na konsultację, by skonsultować ze specjalistą, czy to już jest moment, kiedy należy coś ze sobą zrobić. I do kogo się najlepiej zwrócić na początku, pani Doroto? Z kim powinniśmy najpierw taką rozmowę odbyć? Ja myślę, że każdy człowiek jest inny i potrzebuje innego specjalisty. Czasami otyłość wynika z różnych przyczyn, stąd nie ma takiej jednej recepty. Są całe interdyscyplinarne zespoły specjalistów, którzy walczą razem z pacjentami z otyłością. Więc polecałabym wyszukanie informacji na temat dietetyków, psychologów, psychodietetyków, a w momencie, kiedy naprawdę uznajemy, że sobie z tematem nie radzimy, no to zalecałabym wizytę u chirurga bariatry. Też jeszcze taki wątek mnie interesuje. Jest pani osobą, która pokonała, można powiedzieć, i nadal pokonuje, no bo to jest niekończący się proces leczenia otyłości. Tak? To wymaga od pani też, no tak jak od każdego z nas, tak, codziennego jakiegoś wysiłku i skupiania się na tym temacie. Ale jak się zmotywować? To jest chyba takie ważne pytanie. Jak pani się udaje? Jak pani się motywuje? Tak jak pan powiedział, panie Marku, jest to codzienna, ciężka praca, więc blisko jej rzeczywiście do walki, aczkolwiek nazywając ją walką, mnie osobiście zniechęcałaby ta codzienna procedura podejmowania walki. Dlatego ja postarałam się jakby pogodzić z sytuacją, uświadomić sobie to, co mogę, czego nie mogę. Cieszę się, że w miarę udaje mi się utrzymywać wagę, bo rzeczywiście proces chudnięcia jest procesem bardzo przyjemnym i motywującym do dalszych działań. Niestety zdarzają się zastoje, zdarzają się wzrosty wagi, no i wtedy rzeczywiście o tą motywację dużo, dużo trudniej.
Dlatego też warto nauczyć się to, co nam można, to, co nam wolno, to, co nam dobrze służy. I z tych rzeczy korzystać. Czyli ja osobiście spaceruję, staram się dobrze jeść. No i tyle. No to brzmi to jak dosyć prosta recepta, ale myślę, że trzymanie się w tej codzienności i nieuleganiu naszym pewnie nawykom, to jest taka największe zawsze wyzwanie. Jak to wygląda też od strony pani takiej osobistego zaangażowania w temat w ogóle leczenia otyłości? No bo nie każda osoba, która choruje czy leczy się, no ma czy potrzebę, czy ma odwagę, ja bym powiedział, dzielenia się swoją historią. Dlaczego pani edukuje i wspiera pacjentów chorujących na otyłość? Otyłość jest takim problemem bardzo trudnym. Ja jakby znam go od środka i pewnego dnia po prostu dojrzałam do tego, żeby wesprzeć inne osoby otyłe, żeby dać im do zrozumienia, że nie są same, że są w procesie takie same osoby jak one, które podobnie odczuwają, mają podobne problemy. Po prostu, żeby dać im wsparcie, ponieważ mi wydaje się, że w tym procesie otyłości, kiedy uświadomiłam sobie, że jestem otyła i rozpoczęłam proces leczenia, wydawało mi się, że jestem w tym bardzo, bardzo samotna. Także nie jesteście sami.